Opowieść o kobiecie przy studni. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, by ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: och, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Potem Jezus rzekł do Samarytanki: idź i przyprowadź swojego męża. Nie mam męża, odpowiedziała. Rzeczywiście, przytaknął Jezus, miałaś 5 mężów, ale mężczyzna, z którym teraz mieszkasz, nie jest twoim mężem. Kobieta była bardzo zaskoczona, ponieważ wszystko się zgadzało. Skąd jednak Jezus o tym wiedział? Od Boga, bo przecież to Bóg przysłał go na ziemię, tak jak obiecał. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem oczy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
28. Ile? Nie, 28. 26. Albo nawet i? Albo nawet i więcej. Powiedzcie mi, jak jest gorąco i świeci słońce, to co muszę robić? Na głowie muszę mieć? Kobiety warto, żeby miały? Kapelusz. Śliśniewinka, żeby miały kapelusz. A warto chodzić ubranym, powiedzcie mi, wtedy zakładam kurtkę? Nie. W jakiej chodzę koszulce? Pewnie, że tak. Zakładam długie spodnie, czy? Krótkie. Krótkie. A dlaczego? Wtedy jest gorąco. Pewnie, że tak. A na przykład, co warto nosić na twarzy? Chroni nas przed słońcem. Okulary. Okulary. A jakie to są? Są okulary zimowe? Słoneczne. Dobra, a powiedzcie mi dalej. Jak jestem na plaży, to warto się czym smarować? Kremem. Jakim? Słońca. Dlaczego? Słońca, żeby się nie spalić. A jak się na przykład spalę, to czasem skóra się robi jaka? Twarda. Czerwona. Robi się czerwona i boli, nie? Dobra, a idziemy jeszcze dalej. Powiedzcie mi, najważniejsza rzecz, którą muszę robić wtedy, kiedy jest bardzo gorąco? Pić dużo. Pić dużo wody. Dlaczego? Można sobie. Można się odwodnić, a jak się odwodnię, to wtedy mogę? Do szpitala. Wtedy na przykład muszę iść do szpitala. Powiedzcie mi, a jak jestem w szpitalu, to wtedy lekarze co dają? Kroplówkę. Dają kroplówkę.
Powiedzcie mi, czyli teraz zobaczcie, jak bardzo muszę w ciepłe dni dbać o to, abym się... Ślicznie, Wiktoria, abym się nie odwodnił. A wiecie co? Na wschodzie, za czasów Pana Jezusa, ludzie musieli bardzo walczyć o to, aby mieli wodę w domach. Nie było kanalizacji, nie było kranu. Skąd ludzie czerpali wodę? Ze studni. Ze studni. I woda, muszę wam powiedzieć, była na wagę złota. To znaczy była bardzo cenna. Każdy z nich w domu chciał mieć wodę i studnia była daleko, musieli... A czy w ogóle, jak są dziewczyny, wtedy nosili wodę? W dłoniach? Nosili wiaderku. Wiecie co? A dzisiaj chciałem wam opowiedzieć historię pewnej kobiety, której bardzo się chciało pić i poszła do pewnej studni. I się wydarzył pewien cud. Było to o godzinie 12 pewnego dnia. Było bardzo gorąco, było bardzo parno. O 12 rano? Nie. O 12 w południe. O 12 w południe poszła ona na pustynię do studni. Tam spotkała pewnego mężczyznę. I on, wiecie jak się nazywał ten mężczyzna? Znacie go. Cały czas o nim mówił. Miał na imię Jezus. I wtedy Jezus powiedział, o co się poprosił. Wiecie o co? Jak sądzicie? Stał przy studni. Poprosił ją o wodę. Jedno słowo dzisiaj nam się również przyda, w ogóle do całej tej historii. Co odczuwam wtedy, kiedy bardzo mi się chce pić? Jak to się nazywa? Spragnienie. Pewnie. Jestem spragniony. A jak jestem spragniony, to czego od razu muszę się napić? Wody. A wiecie... A mi zawsze... chce się pić. Hela, i wtedy mama co tobie daje? Abyś nie... Wodę zwykłą. Żebyś czego nie czuła? Spragnienia. Abyś nie czuła pragnienia. Jak się kładziecie spać, rodzice do was przychodzą, a przychodzili, co najczęściej robią przed snem? Czytają książkę. Na przykład? Do mnie mama podchodziła i za każdym razem dawała mi buziaka i mówiła, że bardzo mnie kocha. Bardzo mnie kocha. Powiedzcie mi, kto z was lubi, kiedy rodzice mówią słowo kocham? Nie. Ja bardzo. Powiedzcie mi, a kto z was lubi, kiedy rodzice go przytulają? Ja bardzo. Powiedzcie mi, a byście się czuli dobrze wtedy, kiedy rodzice na przykład by nie mówili do was słowa kocham albo wtedy, kiedy by was nie przytulali? Nie. No pewnie, że nie. Powiedzcie mi, kto z was chce być kochany? Dobra, kto z was, a powiedzcie mi, a kto by chciał być szczęśliwy do końca swoich dni? To jest ciężkie pytanie, bo jesteście młodzi. A pomyślcie tak, kto by chciał być kochany do końca waszych dni? Kto by chciał być szczęśliwy? Kochany do końca swoich dni. Wiecie co? A Pan Jezus do takiej kobiety powiedział, że jeśli ona będzie piła Jego miłość, czyli Jego wodę, to nigdy nie będzie pragnęła do końca swoich dni. Pan Jezus uczy nas tego, że wtedy, kiedy będziemy z Nim blisko, że wtedy, kiedy będziemy przyjmowali komunię świętą, kiedy będziemy się codziennie modlili, to wiecie, czego nigdy nie będziemy pragnęli? Nie będziemy pragnęli miłości, bo On jest zaspokojeniem tego wszystkiego. No, po prostu On nam daje wszystko. Jezus był życzliwy dla ludzi każdego narodu i chciał, żeby prawda, która prowadzi do życia wiecznego, dotarła do wszystkich ludzi. My też tak powinniśmy postępować.